Informacjach wokół biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, który to miał nalegać na przyjęcie do seminarium kaliskiego kleryka, który miał posiadać m.in. materiały pedofilskie. Dziennikarskie śledztwo w tej sprawie przeprowadził redaktor naczelny kwartalnika Więź Zbigniew Nosowski, który jest moim gościem. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, kłaniam się pani i witam państwa. Drodzy państwo, 61221 2222 to niezmiennie telefon do otwartej anteny. Gdybyście państwo mieli jakieś pytania do naszego gościa, bądź chcieli skomentować sprawę, to oczywiście się polecamy. Panie redaktorze, te fakty, do których pan dotarł, są wstrząsające. Tak mówią eksperci, komentatorzy, ludzie związani bądź niezwiązani z Kościołem. Chciałabym pana prosić, żeby w miarę krótko i zwięźle wytłumaczył pan naszym widzom, do jakiej sytuacji tutaj doszło. Pani, być może najpierw powiedziałbym jeszcze o jednej sprawie, którą opisywałem wcześniej, bo ja zacząłem pisać taki cykl, jak się to działo w diecezji kaliskiej. Ukazały się dwa odcinki, być może będzie ciąg dalszy, bo trochę materiału jeszcze zostało. W pierwszym odcinku opisywałem coś, co według mnie jest najbardziej skandaliczne, czyli 15-letnie zaniedbanie diecezji kaliskiej, najpierw jeszcze zarządów biskupa Napierała, a później zarządów biskupa Janiaka, w podjęciu jakichkolwiek działań kanonicznych wobec duchownego, który został prawomocnie skazany, czyli w dwóch instancjach sądu państwowego, za znęcanie się nad ośmiolatkami i molestowanie. W takiej sytuacji od 2001 roku na biskupie ciąży obowiązek jednoznacznie przeprowadzenia dochodzenia wstępnego i powiadomienia o sprawie Kongregacji Nauki Wiary i podjęcia dalszych kroków prawno-kanonicznych. Nic takiego w tej sprawie nie zostało zrobione aż do roku 2019, a jeszcze na dodatek tamten duchowny był przez pewien czas wysłany do diecezji siedleckiej, no taką metodą właśnie, żeby go odsunąć, gdzieś tam oddalić od środowiska, w którym wcześniej działał. To jest rzecz, która wydaje mi się zupełnie skandaliczna. W tej sprawie złożyłem zresztą formalne zawiadomienie do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego jako metropolity poznańskiego, który obecnie prowadzi wstępne dochodzenie w sprawach zaniedbań w diecezji kaliskiej, czyli ta sprawa powinna być też przedmiotem formalnego dochodzenia prowadzonego w Kościele. Mhm. Druga rzecz, o którą pani teraz pyta, to jest publikacja, którą zamieściłem wczoraj na portalu więź.pl, dotycząca trwających przez kilka lat napięć pomiędzy biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem a kolejnymi rektorami kaliskiego seminarium duchownego, bardzo rozsądnymi, bożymi ludźmi, powiedziałbym, księdzem profesorem Janem Grzeszczakiem, a później księdzem Piotrem Górskim po rezygnacji księdza Grzeszczaka. Rzecz dotyczyła sporu wokół kleryka wcześniej wyrzuconego z seminarium wrocławskiego, który za aktywny homoseksualizm, który trafił później do Kalisza za osobistą protekcją, jak mówią moi informatorzy, a są to wszystko duchowni diecezji kaliskiej, ci informatorzy, trafił do seminarium, pomimo że biskup miał świadomość, że policja prowadziła w jego sprawie dochodzenie wstępne, które co prawda zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu przestępczego, ale to oznacza, że prawdopodobnie on co najmniej pokazywał zdjęcia pornograficzne, czy proponował jakieś działania seksualne, nie tyle, że osobom powyżej 15 roku życia. Ta sama sprawa zresztą powtórzyła się w Pleszewie i to notabene w tym samym Pleszewie i to w tej samej parafii, w której kilkanaście lat wcześniej ksiądz Hajdasz wielokrotnie molestował Jakuba i Bartłomieja Pankowiaków, co jakoś zamyka dla mnie taki złowrogi krąg zła, tam w Pleszewie. Całe szczęście, kiedy ten kleryk, szczęśliwie niedopuszczony przez rektora do
święceń, pomimo nalegań biskupa, miał praktyki katechetyczne. Tam szczęśliwie uczniowie donieśli o składanych przez niego propozycjach rodzicom. Rodzice poinformowali dyrekcję szkoły. Tam podjęto no, rzeczywiście wzorowe działania. W końcu ten młody mężczyzna Krzysztof S. wyleciał z seminarium duchownego, ale za to zaczęły się wkrótce kłopoty rektora. Rektor seminarium, ksiądz Piotr Burski, został poddany klasycznemu mobbingowi, w końcu zmuszony do odejścia. No a mnie w tej historii, z punktu widzenia człowieka bieżącego, piszę to śledztwo dziennikarskie jako dziennikarz, ale też jako katolik odpowiedzialny za dobro Kościoła. Dla mnie bohaterem tej historii jest ksiądz Piotr Górski. Mm-hmm. A do tego, do postawy księdza Górskiego będziemy wracać jeszcze, dobrze? Bo to ważny wątek w tej całej sprawie, ale mamy pierwszy telefon. Pan Jerzy się do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jest pan na antenie. Poprosimy tylko, żeby przyciszył pan trochę telewizor. Okej, dobry wieczór pani, dobry wieczór gościom w studio. Mam jedno pytanie, oczywiście pytanie to będę powtarzał, ale natomiast tylko malutki wstęp. To, co tutaj przed chwilą słyszałem od dyrektora naczelnego, usłyszymy za chwilę od drugiego gościa i to cały czas słyszymy od innych profesorów, na przykład kuru czy proboszczów, którzy mają odwagę też powiedzieć, czy innych biskupów, którzy się potrafią wyłamać. Tego nigdy nic nie ma. Oglądaliśmy dwa filmy, z tego nic nie ma. Wiadomo, że Kościół siedzi w kieszeni rządu, a rząd korzysta z ambony. Mamy prymasa i to jest moje podstawowe pytanie. Gdzie jest prymas Polak? Nad prymasem Polakiem jest Watykan. To już tam daleko nie sięga. Mam tylko brzydkie skojarzenia. Jeżeli prymas Polak nie potrafi nic zrobić, jeśli Watykan ciągnie sprawy latami, mam brzydkie podejrzenia, że to wszystko to jest jedna wielka sitwa, że jeden drugiemu rękę mnie. Dlatego ponawiam do gości w studio pytanie. Ja wiem, że pan redaktor pięknie mówi, tam pisze, tu odnosi się, opisuje. To wszystko znamy. Mamy internet, wszystko czytamy, oglądamy. Gdzie jest prymas Polak? Przecież biskup powinien już wylecieć jak wielu innych. Gdzie jest prymas Polak? To jest moje pytanie do panów. No zróbcie coś, nigdy się Kościół nie oczyści i nigdy nie będzie dobrze, jeżeli tu będą radykalne posunięcia. Janiak i Gądecki, no Pec, no to wiadomo, to jest przeszłość, czy Jędraszewski. Ci ludzie już nie powinni istnieć i Kościół zawsze będzie negatywnie postrzegany. Trzeci raz, gdzie jest prymas Polak w tej sytuacji? Ja bardzo chętnie panu odpowiem. Dziękujemy, panie Jerzy. Jasne, panie redaktorze. Mhm. Bardzo proszę. Pańskie pytanie, trzykrotnie ponowione, gdzie jest prymas Polak, po pierwsze opiera się na błędnym założeniu, że prymas Polski jest zwierzchnikiem innych biskupów w Polsce. Nie, nie jest. Tytuł prymasa Polski jest tytułem honorowym. Z tego tytułu nie przysługuje prymasowi żadne zwierzchnictwo nad biskupami. To nie są czasy prymasa Wyszyńskiego, w których tytuł prymasa oznaczał jednocześnie kierowanie całą konferencją episkopatu i posiadanie specjalnych prerogatyw legata papieskiego, czyli de facto bycie zwierzchnikiem innych biskupów. W tym przypadku jest inaczej. Kościół jest o wiele bardziej zdecentralizowany, co ma wady i zalety. W tym przypadku bezpośrednio prymas interweniować nie może. A po drugie, odpowiadając na to pytanie, no właśnie doskonale pan wie, śledząc i czytając, że właśnie prymas Polak jest, jak wiadomo, w ostrym konflikcie z biskupem Janiakiem, ponieważ po filmie Zabawa w chowanego złożył zawiadomienie do nuncjatury, które poszło dalej do kongregacji do spraw biskupów w Watykanie i w konsekwencji tego zawiadomienia zostało wszczęte dochodzenie w sprawie biskupa Janiaka i innych zaniedbań. Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, to właśnie ja dopytam tutaj, no bo faktycznie mieliśmy po premierze filmu Braci Sekielskich ruch prymasa Polski, natomiast biorąc pod uwagę to, co pan opisał, to już w lutym 2018 roku obszerna skarga poszła do nuncjatury i tej reakcji Watykanu nie było i nie ma przez dwa lata. Dopiero teraz. I w tym sensie właściwie jest pytanie, które ja zadaję zresztą w tym tekście, dlaczego przez
ponad 2 lata w sprawie obszernej skargi złożonej przez księdza Piotra Górskiego, wówczas urzędującego rektora seminarium duchownego na biskupa Kaleckiego. W Watykanie nic nie zaszło. Przez ponad 2 sprawa ta leży w Watykanie. Moi rozmówcy wiążą fakt zatrzymania tego dochodzenia w Watykanie ze składanymi regularnie przez biskupa Janiaka w lipcu wizytami w Rzymie i Watykanie, jakoby miał tam z kimś sprawy uzgadniać i do tego stopnia nawet, że zastopować prowadzone przeciwko niemu dochodzenie. Tego nie byłem w stanie sprawdzić. Bo właśnie tutaj się pojawia to pytanie, gdzie on jest umocowany i jak mocno, prawda? Że przez te 2 lata nic nie ruszyło i właściwie no, bardzo wstrząsające to są relacje i to, co pan opisuje, i relacje krzywdzonych mężczyzn. I tutaj tak naprawdę... Tym bardziej, że, przepraszam, wejdę w pani słowa, bolesne jest to tym bardziej, że dzieje się to w Wielkopolsce, która jakby przez podobną historię przechodziła. Bo przecież ksiądz profesor Tomasz Węcławski też jako rektor seminarium duchownego na różne sposoby próbował zaalarmować Stolicę Apostolską w sprawie zachowań seksualnych wobec kleryków ze strony arcybiskupa wówczas Juliusza Peca. I to się owszem skończyło taką wymuszoną rezygnacją arcybiskupa, ale niestety skończyło się też odejściem i z kapłaństwa i od wiary księdza Węcławskiego. Jeśli w tej samej Wielkopolsce powtarza się po prawie 20 latach podobna historia, to znaczy, że Kościół na swoich najwyższych szczeblach nie potrafił wyciągnąć wniosków z tamtej. Pani Kiara się do nas dodzwoniła. Pani Kiara, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór, panie redaktorze. No ja jestem po prostu zbulwersowana tą całą sytuacją jako katoliczka, chrześcijanka. No panie redaktorze, to się w głowie nie mieści, żeby w Kościele się działy takie rzeczy. No to jest coś niesamowitego. No ja wie pan co, panie redaktorze, ja nie mam słów po prostu. Nie zatyka. Już pan, jak ja mówię. No po prostu to jest coś strasznego. Jak można w ogóle tak... No, i później się dziwią, że ludzie nie chcą chodzić do kościoła. Ludzie nie chcą po prostu chodzić do kościoła z tego względu, co słyszą, co się dzieje pomiędzy klerem. No tak, panie redaktorze, ja uważam. Ja co prawda chodzę do kościoła i wszystko, ale zaczynam się coraz bardziej no, jakoś zastanawiać, czy to wszystko ma jakiś sens i cel, czy nie lepiej się modlić samemu w domu, w zakątku, w cichym bo naprawdę to jest szokujące. To jest wstyd taki, tak jak pan redaktor powiedział, na naszą Wielkopolskę tutaj, no przecież ludzie kochani, no przecież do czego to zmierza, w jakim kierunku ten kler idzie, na litość boską. Ja już nie mam słów na to wszystko. Dziękujemy pani Kiaro za ten głos. No rzeczywiście mnożą się takie relacje i właściwie tym reakcjom trudno się dziwić, ale chciałabym pana dopytać pańskim zdaniem. To jest ten moment, kiedy w diecezji kaliskiej rozwiążą się języki i wszyscy księża, którzy cokolwiek wiedzą, zaczną mówić? Czy będziemy mieć tutaj też sytuację z uciszaniem księży i zakazami wypowiedzi medialnych na przykład? Do mnie po pierwszych publikacjach więzi na ten temat odezwało się wielu księży z diecezji kaliskiej. Z częścią z nich rozmawiamy anonimowo i nie cytuję ich nazwisk. Niektóre nazwiska padają, tych, którzy sprawowali wówczas funkcję i są bohaterami tej historii. Dla mnie fakt, że takie rozmowy mogą mieć miejsce, że mogę dowiedzieć się od kaliskich duchownych tak wielu ważnych rzeczy, których oni nie byli w stanie wypowiedzieć, z którymi kreślili się, z którymi żyli, z którymi cierpieli, jest też jakimś znakiem nadziei. Podobnie jak bunt podniesiony przez Radę Kapłańską, kiedy 25 maja, 9 dni po premierze filmu Zabawa wchowanego, zwołane zostało zebranie Rady Kapłańskiej diecezji kaliskiej i planowano po prostu podpisanie listu poparcia dla biskupa Janiaka, który zaproponował biskup pomocniczy. Szybko okazało się, że propozycja ta wzbudziła sprzeciw
kilkunastu uczestników zebrania. Odbyła się bardzo gorąca dyskusja i skończyło się odrzuceniem zaproponowanego listu poparcia i wystosowaniem do papieża listu tylko wzywającego do dokładnego zbadania sprawy i zapewniającego o modlitwie za Kościół Kaliski. Więc w tym sensie nawiążę jeszcze do tego telefonu, rzeczywiście dość dramatycznego, pani Kiary. Pani, dla mnie jest też druga strona tej historii, że ona pokazuje takich ludzi jak ksiądz Piotr Górski, czy ci, którzy go wspierali. Obecnie ksiądz Górski jest zwykłym administratorem parafii w Tursku po różnych przejściach z biskupem Jeniakiem. To są ci, którzy może samotnie, trochę jak po Don Kiszotersku walczą o oczyszczenie Kościoła i myślę, że teraz nadchodzi ich czas. Myślę, że nie dopuszczam do siebie gorszej myśli. A to, o czym pani mówiła, to, o czym mówiła pani Kiara, też bym podsumował taką myślą szerszą. Ona jest trochę teologiczna, ale bardzo prosta i zrozumiała. Jak ja studiowałem teologię, to bardzo mi zapadła w myśl taka refleksja niemieckiego jezuity Karla Ranera, który mówił, że Kościół, który tak wiele wymaga od innych, powinien najwięcej wymagać od samego siebie. A jeśli od samego siebie nie potrafi wymagać, to znaczy, że staje się dla innych niewiarygodny. I sytuacja, z którą mamy obecnie w Polsce, w której mamy do czynienia z tak skandalicznymi zaniedbaniami kościelnych przełożonych i z milczeniem większości pozostałych kościelnych przełożonych w tej sprawie, jest właśnie sytuacją, w której Kościół od siebie nie wymaga, a tym samym staje się niewiarygodny dla ludzi, a ma być przecież czytelnym znakiem zbawienia. Panie redaktorze, mamy kolejny telefon. Pan Jerzy się do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Straciliśmy połączenie. Ja wobec tego chciałabym pana dopytać, czy myśli pan, że to jest taki właśnie moment, że powiedział pan, że będzie trzecia część tego tekstu. Czyli rozumiem, że są już jakieś kolejne doniesienia, kolejne relacje i tak naprawdę ten worek, nie wiem, domniemuje wydarzeń, które miały miejsce w diecezji kaliskiej, dopiero teraz się rozwiąże. Oczywiście nie chciałbym mówić o szczegółach w tej Jasne. Sytuacji, no bo jak rzecz jeszcze jest nieopublikowana, dopiero zbieram dalsze materiały, tak, ale też ta obszerna skarga księdza Piotra Górskiego zawierała jeszcze co najmniej kilka przypadków. On nie chciał opowiadać o szczegółach, potwierdził tylko fakt złożenia takiej skargi. Natomiast znam opinię, którą przytaczał jednemu ze swoich kolegów, że film braci Sekielskich Zabawa w Chowanego pokazuje zaledwie 1/5 tego, o czym on pisał w swojej skardze. Więc no, mam nadzieję, że skoro już otwierają się języki w diecezji kaliskiej, to uda mi się jeszcze dowiedzieć co nieco i sprawę jakoś opisać. Czy nie zastanawia pana fakt, a może jest to normalne w kontekście prawa kościelnego, że biskup Kaliski do tej pory właściwie nie został odsunięty z pełnienia swojej funkcji do czasu wyjaśnienia sprawy na przykład? Mi się wydawało to rozwiązaniem bardzo, bardzo logicznym. Kłopot z prawem kościelnym jest taki, że jeśli taki wniosek nie został złożony przez niego samego, to nie za bardzo można to zrobić, ponieważ muszą być do tego podstawy prawne. A jeszcze ich nie ma, ponieważ są dopiero zarzuty, a nie potwierdzone w jakimś dochodzeniu fakty. Tym samym do takiej akcji, do takiego zdarzenia jak zawieszenie, przynajmniej w pełnieniu funkcji, czy rezygnacja z niej, nie mogło dojść, bo wyraźnie nie zabrakło do tego woli samego zainteresowania. No rzeczywiście, on w tej chwili raczej walczy o swoje dobre imię. Pani Małgorzata się do nas to również dozwoliła. Wszelkimi środkami. Tak. Dokładnie. Pani Małgorzata, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pani na antenie. Dobry wieczór. Było tutaj pytanie, gdzie jest prymas Polak. Prymas Polak, funkcja tytularna, honorowa, natomiast jest przecież przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Gądecki. I na pytanie, gdzie jest, no odpowiem, gdzie był w ostatnią niedzielę. Składał życzenia w
okazji 50-lecia kapłaństwa arcybiskupowi Głódziowi. No przepraszam, jaka to jest frakcja, arcybiskup Głódź, to chyba już dodawać nie trzeba. Jeżeli tam jest nasz arcybiskup i tam jest nasz przewodniczący Episkopatu Polski, to przepraszam, o czym mamy mówić dalej? Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Małgorzato. Czy chciałby się pan, panie redaktorze, odnieść do tego? Tak, o ile pamiętam, był to jedynie list wysłany przez arcybiskupa Gądeckiego do arcybiskupa Głodzia, natomiast treść tego listu bulwersowała mnie tak samo jak panią, więc to nie była osobista obecność, a jedynie wysłany list. No, ciekawa jest sytuacja, ponieważ arcybiskup Gądecki jako metropolita poznański, a diecezja kaliska wchodzi w skład metropolii poznańskiej, obecnie arcybiskup Gądecki właśnie jako metropolita poznański prowadzi to dochodzenie wstępne w sprawach Kalisza. Wiem, że zaczęły się już pierwsze przesłuchania w tych sprawach, więc myślę, że wszystkie osoby, które mają coś do powiedzenia, albo są wzywane, albo jeśli ktoś na przykład nawet z państwa telewidzów uważa, że ma coś do dodania, powinien się w tej chwili zgłaszać do Kurii Poznańskiej, do metropolity poznańskiego arcybiskupa Gądeckiego, żeby w tej sprawie coś zrobić. Ja mam wrażenie, że jeśli arcybiskup Gądecki podjął się prowadzenia tej sprawy, to być może chce ją w jakiś sposób doprowadzić do sprawiedliwego rozwiązania, dlatego że wedle dostępnej mi wiedzy, to on przed ponad 2 laty zachęcał księdza Piotra Górskiego jako rektora seminarium do składania skargi do nuncjatury, a tym samym do Watykanu. Nie wiem, czy później arcybiskup Gądecki to jakoś monitorował, czy ta skarga jest rozpatrywana, czy nie. Natomiast wiem, że do składania tej skargi zachęcał. Brał również opinię poprzedniego rektora, księdza profesora Grzeszczaka, który jest obecnie profesorem na Poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Teologicznym. Zatem był w sprawę zaangażowany. Być może to nie jest pewność, to jest tylko hipoteza. Być może traktuje swoje prowadzenie tej sprawy jako pewną szansę, żeby ją dokończyć. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy w Watykanie sprawa stała przez te 2 lata. Jak pan myśli, jaki będzie finał tej historii? Jeśli Kościół ma być Kościołem naprawdę, a podstawowym zadaniem Kościoła to jest być czytelnym znakiem zbawienia, a wszystko, co się dzieje, o czym się w tej chwili dowiadujemy, co działo się w decyzji kaliskiej zarządów biskupa Edwarda Janiaka, jest zaprzeczeniem tej prawdy. Czyli jeśli Kościół ma być Kościołem, to człowiek odpowiedzialny za tak karygodne zaniedbania lub mobbing czy zaniechania, jakie już zostały opisane, powinien ponieść konsekwencje. Jakby pani, przed ponad rokiem odbyło się w Watykanie takie spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata i padało tam kilka kluczowych pojęć. Każdy dzień tego sympozjum był poświęcony jednemu z takich kluczowych pojęć, to były pojęcia takie jak odpowiedzialność, rozliczalność i przejrzystość. Czyli wskazywano, że sprawowanie władzy w Kościele, ten model sprawowania władzy w Kościele musi się zmienić, musi być w nim miejsce na rozliczalność. I to, z czym mamy obecnie do czynienia, to jest próba uruchomienia rozliczalności w Kościele w Polsce. I myślę, że ta sprawa ze względu na swoją symboliczną wagę może, powinna doprowadzić do pierwszej w Polsce dymisji biskupa wyraźnie z uzasadnieniem za popełnione zaniedbania w tej dziedzinie, a tym samym mogłaby doprowadzić do pobudzić zmiany świadomości, bo chyba nic tak nie pobudza zmiany świadomości, jak fakt, że można ponieść konsekwencje za swoje błędy. Ale myśli pan, że to jest sprawa na lata? Nie,
Nie, myślę, że nie. Oczywiście widzimy, że biskup Janiak będzie się bronił na różne sposoby. Może też na przykład oskarżyć, że arcybiskup Gądecki jest stronniczy w tej sprawie, bo wyrażał poglądy wcześniej, skoro zachęcał księży kaliskich do działania, więc to może być przeciągane. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nikt poza biskupem Janiakiem nie jest zainteresowany przeciąganiem sprawy. I arcybiskup Gądecki i nuncjusz apostolski by zrozumieli, że to jest sprawa, w której decyzje powinny zapaść szybko. Bardzo dziękuję panu za udział w programie. Skończył nam się czas. Redaktor naczelny kwartalnika Więź, Zbigniew Nosowski, był moim gościem. Oczywiście znajdą państwo artykuły i wyniki śledztwa dziennikarskiego redaktora na stronach kwartalnika Więź, do czego zachęcamy, bo tam można przeczytać wszelkie szczegóły. A my, jak wiadomo, mamy czas ograniczony i nie o wszystkim możemy tu opowiedzieć. Bardzo dziękuję państwu również za udział w dyskusji. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w podsumowaniu wydarzeń dnia.